Skatepark w Szklarskiej Porębie został wybudowany za około 500 tysięcy złotych. Pracę nad tym obiektem rozpoczął jeszcze poprzedni burmistrz, Grzegorz Sokoliński. Ale to bardziej nasi poprzednicy, moi, których trzeba docenić tą inicjatywę. Ona była od wielu lat sygnalizowana przez młodzież, że coś takiego należy zrobić. Wykorzystując ten kompleks, w którym się znajdujemy, tutaj przy szkole podstawowej nr 1, akurat to miejsce wydaje się najbardziej odpowiednie. No i program, który został znaleziony przez poprzedników, został zrealizowany i to jest efekt tego. W fazie projektowania skateparku uczestniczyli jego przyszli użytkownicy, czyli deskorolkarze, rolkarze i rowerzyści. Wszystko po to, aby nowy obiekt jak najlepiej spełniał swoje zadanie. Efekty prac można było już sprawdzić w dniu oficjalnego otwarcia. Bardzo fajnie tutaj wyszedł bowl, moim zdaniem. No i reszta obiektu też. Bardzo fajne miejsce. Każde miasto potrzebuje taki przynajmniej jeden obiekt. Boisk jest niezliczona ilość, a skateparków jak na lekarstwo. To jest bardzo dobry skatepark. Dlaczego jest bardzo dobry? No bo jest betonowy przede wszystkim. Przede wszystkim jest betonowy, lepiej się po nim jeździ, szybciej. No rampy nie są małe. Najgłębsza część bowla to 2 metry. No. Więc czyli jest na czym pojeździć. Jest fajnie, jest poziom. Nowym obiektem zarządzać będzie Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Zarządzanie będzie polegać na tym, aby tutaj ten obiekt był dostępny dla wszystkich, którzy będą chcieli z niego korzystać, żeby był on bezpieczny, a więc żeby było to uprzątnięte, aby było tutaj światło, które wieczorami będzie dawało możliwość korzystania wszystkim młodym, no i nie tylko młodym, wszystkim, którzy po prostu będą chcieli spróbować swoim sił na tym naprawdę bardzo dobrze zaprojektowanym obiekcie. Oczywiście wszystko będzie za darmo. Oczywiście, że tak. Władze Szklarskiej Poręby zapraszają wszystkich do wypróbowania nowego skateparku, który znajduje się niedaleko szkoły podstawowej nr 1.